Witam Was w kolejnym odcinku Retro Wars, serii, w której przyglądamy się grom z Gwiezdnego Uniwersum wydanym na przestrzeni lat. Z racji tego, że poszczególne serie gier staramy się omawiać chronologicznie, to dziś pochylimy się nad bardzo znanym, a wręcz kultowym tytułem, mianowicie Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Zakładam, że nie ma wśród Was osoby, która chociaż nie słyszałaby kiedyś o tej produkcji. Jeśli jednak jakimś cudem uchował się ktoś taki, to postaram się zaprezentować omawiany tytuł w sposób przystępny nawet dla laików. Pomimo tytułu Jedi Knight 2, jest to trzecia część z serii przygód bohatera Kyla Katarna. Już w 2002 roku, bo wtedy gra została wydana, Kyle cieszył się dobrą sławą wśród graczy, a kontynuacja jego przygód była z niecierpliwością wypatrywana. Po dość nieudanych grach towarzyszących epizodowi pierwszemu, jak można sądzić po odbiorze przez społeczność graczy, marketingowi spece z LucasArts głowili się, jak odbudować nadszarpniętą reputację studia i co najważniejsze, zatrzymać przy sobie fanów. Stwierdzono, że warto by sięgnąć po znaną już serię i jeszcze bardziej znanego bohatera. Tak więc Kyle Katarn ponownie przybył, by ratować galaktykę, choć tym razem miał ratować również dobre imię LucasArts. Ostatecznie wyszło tak, że Jedi Outcast przez wiele osób do dziś wspominany jest jako totalnie najlepsza albo jedna z najlepszych gier gwiezdnowojennych, ale po kolei. Standardowo gra zaczyna się misją dla rebelii, gdzie jako Kyle wraz z partnerką Jan Ors musimy sprawdzić podejrzane sygnały radiowe pochodzące z rzekomo niezamieszkałej planety. Jak nie trudno się domyślić, za sprawą sygnałów stoi Imperium i jak to zwykle w przypadku Katarna bywa, zaplątuje się on w grubszą imperialną intrygę. Owa intryga zakładała tworzenie nowych żołnierzy dla Imperium, mających być połączeniem technologii i mocy, co zostało rozwinięte w późniejszych etapach gry. Po wykonaniu pierwszej misji Kyle i Jan udają się na planetę Artus Prime, gdzie konfrontują się z dwoma mrocznymi Jedi. Jan zostaje porwana, a Kyle pokonany w pojedynku przez Dartha Desana. Wściekły i żądny zemsty, Katarn udaje się do Doliny Jedi, aby odzyskać umiejętność posługiwania się mocą oraz swój miecz świetlny, który był przechowywany przez Luke'a Skywalkera. Łącznie w grze przemierzymy 24 misje i 8 całkowicie różnych światów. Część z lokacji, np. Yavin czy Miasto w Chmurach, to miejsca dobrze znane fanom sagi. Otrzymaliśmy jednak do dyspozycji kilka całkowicie nowych miejscówek, np. kopalnia na Artus czy pokłady statku Doomgiver. Nie myślcie jednak, że nowe znaczyło w Jedi Outcast gorsze. Lokacje zaprojektowane są dobrze i różnorodnie. W produkcji dane jest nam spotkać się również ze znanymi personami Gwiezdnego Świata, takimi jak wspomniany wcześniej Luke Skywalker, czy Lando Carlisian albo Mon Mothma. W większości spotykamy się z nimi w animowanych przerywnikach filmowych, które jak na tamte czasy prezentowały się bardzo dobrze. Szczególnie pozytywnie wypadła synchronizacja ruchu warg z głosem i mimika twarzy. A będąc przy animacjach, warto wspomnieć, że cały tytuł stworzony został na specjalnym silniku, będącym rozwinięciem silnika z Quake'a III. Wikipedia definiuje Jedi Outcast jako grę komputerową będącą połączeniem gatunku strzelanki pierwszoosobowej i gry akcji. Ja typową strzelankę wyróżniłbym na początkowych poziomach gry, kiedy Kyle nie odzyskał jeszcze swojego miecza świetlnego. Nasz protagonista uzbrojony jest w cały arsenał broni konwencjonalnej, znany z poprzednich części. Jednak kiedy Kyle odzyskuje już swój oręż Jedi, no wtedy możemy mówić o grze akcji i wtedy też robi się naprawdę ciekawie. Uwierzcie mi, że bieganie z mieczem świetlnym i siekanie wrogów jest przyjemnością samą w sobie. A tych w Jedi Outcast nie brakuje, mamy tu do czynienia z całymi zastępami galaktycznych szumowin, choć najwięcej czasu spędzimy w towarzystwie klasycznych trooperów. Należy im się jednak pochwała, gdyż względem poprzednich części zyskali oni sporo inteligencji. Ich sposób poruszania się czy ataku jest dużo bardziej zaawansowany i nie sprawia wrażenia kompletnie bezmózgich robotów. Powtarzalność przeciwników nie znaczy jednak braku odczuwania przyjemności z konfrontacji z nimi. Sposobów na wykańczanie nieprzyjaciół jest całe multum. Od klasycznego rozcięcia mieczem, przez zastrzelenie, aż po rozbrojenie mocą. No właśnie, moc to też całkiem istotny element naszego wyposażenia, o ile mogę ją tak nazwać. Podobnie jak w poprzednich częściach, rozwój bohatera jest stopniowy, więc poszczególnych umiejętności uczymy się z czasem. Kończąc każdy poziom, odczujemy, że moc w Kylu Katarnie przybiera na sile, co przełoży się na konkretne umiejętności. W Jedi Knight 2 mamy dostęp do 8 rodzajów umiejętności mocy i większość z nich żywcem wzięto z poprzednich części, ale kilka z nich to całkiem nowe umiejętności. Szczególnie warto przyjrzeć się Mind Trickom, czyli sztuczkom, które pozwalają nam przejąć na chwilę kontrolę nad danym przeciwnikiem. Dzięki temu będzie on na przykład prowadził tymczasowo ogień w stronę naszych nieprzyjaciół. Druga z nowych mocy to Force Speed, czyli swego rodzaju Bullet Time, ponieważ wszystko dookoła zwalnia, tylko Kyle porusza się w normalnym tempie, co generalnie ma symulować jego szybsze ruchy. No i kiedy w czasie gry dochodzimy do momentu,
gdzie potrafimy już łączyć sztukę wywijania mieczem z obsługą wszystkich rodzajów mocy, wtedy nie ma siły zdolnej nas powstrzymać. Tak jak w przypadku innych gier gwiezdnowojennych, taki tutaj klimat wprost wylewa się z ekranu. Kiedy jako mały Piotruś pomagałem rozwiązać Kylowi Katarnowi imperialną intrygę, czułem się, jakbym naprawdę był na jego miejscu. Do tego wspaniała muzyka Johna Williamsa przygrywająca w tle sprawiała, że można było wejść w ten świat jeszcze bardziej. Warto również wspomnieć o dość ciepło przyjętym przez graczy trybie w multiplayer, który również zapadł mi w pamięci i zapewniał rozgrywkę na długie godziny. Jest to niewątpliwie bardzo dobrze zrealizowana część całej gry, ale dopiero Jedi Academy Multic stał się grą samą w sobie, ale o tym kiedy indziej. Myślę, że mało byłoby tu dwóch czy trzech odcinków Retro Wars, by naprawdę oddać wam ducha Jedi Outcast. Dla mnie personalnie jest to jedna z najlepszych gier Gwiezdnej Sagi. Dobra jak na tamte czasy grafika, wspaniały gameplay, ciekawa fabuła i bardzo dobra muzyka. To wszystko to części składowe, które razem tworzą wyjątkową całość. Dlatego polecam odświeżyć sobie ten tytuł, bo ja przy ogrywaniu Jedi Outcast do odcinka bawiłem się bardzo dobrze. I to wszystko na dziś. Napiszcie mi w komentarzu, jakie są wasze wspomnienia związane z Jedi Knight 2 Jedi Outcast, a jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, a także suba na kanale Biblioteki Osus, by nie przegapić innych Star Warsowych materiałów. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się, cześć i oczywiście, niech moc będzie z wami.